Dzień dobry, witam serdecznie, Gruby Vlog, moi drodzy, Gruby Vlog, czyli wasze ulubione internetowe show, a dzisiaj masa atrakcji, bo będą książki, winyle i może kategoria myśl, więc tak, ale nim do tego przejdziemy, pozwólcie, że przedstawię wam pewną rzecz, a właściwie twór. Swoją drogą, chciałem sobie zrobić wodę z cytryną do tego vloga, ale pomyślałem, już widzę te komentarze: o, Dakan, woda z cytryną! Nie wiedziałem, że bierzesz w dupę, więc stwierdziłem, że jednak nie i drinuj z rana jak śmietana, jak to się mówi. Ale niestety. Przejdźmy zatem do tego, co dostałem ostatnio od jednego z widzów, ponownie zresztą od tego widza, który pierwszym swoim prezentem bardzo mnie zaskoczył jakością wykonania własnoręcznie, ale to, co teraz mi wysłał, no moi państwo, nieźle. To za mało powiedziane. To jest po prostu talent w rękach. Ja się bardzo zawsze dziwię, czemu tacy ludzie nie mają większego uznania. Czemu Michał, o którym zaraz opowiem, czemu ma na swoim fanpage'u 27 lajków, kurwa, tylko. To jest po prostu niemożliwe. Już pokazuję dlaczego. No spójrzcie tylko na tego pięknego skurwysyna. Jest to oczywiście, no może replika, może nie odlew, ale własnoręczna interpretacja z stopionego hełmu Vadera z Przebudzenia Mocy. Mało tego. Od środka macie malutki psztyczek, teraz tego nie zobaczycie, i maska podświetlona jest dwoma czy trzema czerwonymi diodami od środka. No kurwa, no przecież to normalnie w sklepie kosztowałoby przynajmniej z 1000 dolców wykonanie czegoś takiego, więc jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle detali wykonania tego, to jest absolutnie fantastyczne. Wykonał to Michał Maciąg, którego serdecznie pozdrawiam bardzo. Ja obiecywałem, że będę się no fapował do tego każdego dnia, stoi u mnie na biurku i wieczorem oświetla mi moją smutną pieczarę, ciemną i smutną, dlatego dzisiaj nagrywamy w salonie, bo generalnie u mnie w pokoju jest już po prostu za ciemno i śmierdzi niespełnionymi ambicjami, ale to nieistotne. Słuchajcie, wbijajcie, w opisie macie linki do twórczości Michała Maciąga. On wykonuje zlecenia na zamówienie. Oczywiście domyślam się, że nie dysponuje licencją oryginalną i nie może tego sprzedawać pod brandem i tak dalej, ale może po prostu sprzedawać rzeczy na zamówienie. Z tego, co mi powiedział, nie wiem jak to nazwać, takie dzieło sztuki, bo dla mnie to jest dzieło sztuki, kosztuje około 700-800 zł i uważam, że to jest ocena ok. Uważam, że to jest ok, bo to jest własnoręcznie od zera wykonane, ulepione, umalowane i tak dalej. I uważam, że te takie pieniądze, jeżeli ktoś chce mieć taką pamiątkę, to jest absolutnie godziwa, dobra cena. Także wspierajcie. Ja uważam, że Michał powinieneś po prostu założyć sobie jakiegoś tam Patronite'a albo coś innego i nie wiem, no jakoś zaorać ten swój talent, bo to jest strasznie przykre, żebyś się marnował i pokazywał to tylko w internecie. Musisz zacząć zarabiać na tym, co masz w rękach, bo to jest po prostu genialne, to jest świetne. A może teraz zrobimy sobie kategorię miejsce, bo tego dawno nie było, a ostatnio wróciłem z urlopu, przebywałem na Krecie, byłem trzeci raz w Grecji, drugi raz na Krecie i tym razem odwiedziłem sobie Knossos, a dokładniej pałac Minosa, w którym to rzekomo według mitów buszował sobie Minotaur, czyli pół człowiek, pół byk, pół wielki skurwysyn z rogami. W każdym razie. Bardzo fajne miejsce. Oczywiście no, nie są to ruiny takie, że będziecie chodzić po wszystkich korytarzach i oglądać, a raczej są to ruiny w formie: o, tu był kibel, a tu była działka. Ale mimo wszystko warto zobaczyć, są świetnie zachowane freski, oczywiście troszeczkę odnowione, malowidła na ścianach. Fajne miejsce, zajebista pogoda, fajnie było coś zobaczyć i pochodzić. Niektórzy to wiecie, tak mówią i: no ale czym tu się podniecać? Przecież tu jest kurwa kamień na kamieniu, nie stoi, jakieś ruiny, dwa doły i jakieś kurwa freski na ściany, no i co? I nuda. Może dla niektórych to jest nuda, ja takimi rzeczami się strasznie jaram, bo sama świadomość, że to ma, no nie wiem, ponad 2000 lat i ktoś to zbudował i to zostało i tego można dotknąć, dla mnie to jest fascynujące, to jest kawał wielkiej historii pokazujący, jak mimo wszystko potrafimy zaszczepić się, zakorzenić się w tym świecie, że nie przemijamy wcale tak prosto i ta cała cywilizacja, mimo że przeminęła, wciąż jest obecna wśród nas, a już odleciałem z tym pierdoleniem, no ale niestety, mi się to po prostu podoba, lubię takie kurwa stare ruiny. Przejdźmy do kategorii książka! Książka! A w kategorii książka dostałem gigantyczną paczkę od wydawnictwa Vesper, które oczywiście serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję za paczkę. Masa książek, wszystkich na razie pokazywać nie będę, bo chcę sobie zostawić do kolejnych vlogów, ale pokażę dwie, które jedną przeczytałem, a drugą zacząłem już czytać. Pierwsza, którą przeczytałem akurat na urlopie, to jest Dr. Jekyll i Pan Hyde. Książka, o dziwo, myślałem, że jest większa, a to nie jest wcale taka długa opowieść. Bardzo fajnie, taki neoromantyczna groza, bardzo się lubuje
w tego typu literaturze, bardzo mi się ta książka podobała. Polecam, czytają się szybko i bardzo przyjemnie. I wiąże się z tym pewna myśl, że im więcej czytam o postaciach kultowych w literaturze, a później w popkulturze, typu właśnie Dr. Jekyll i Pan Hyde, czy Dracula, czy Frankenstein i tak dalej, czy Dorian Gray i tak dalej, tym bardziej rozczarowany jestem. Ale nie literackim oryginałem, a ich popkulturową adaptacją. Jeżeli przeczytacie tą książkę i porównacie to, co zobaczyliśmy w filmie, na przykład Mumia w wykonaniu Russella Crowe'a, grającego doktora Jekylla, no to jest jakieś kurwa wielkie nieporozumienie, moi drodzy, to gigantyczne. Te książki są głównie przez twórców filmowych, przez Hollywood, gwałcone. I zupełnie nie rozumiem czemu. W tej książce dr Jekyll i pan Hyde nawet nie jest narratorem, nie jest główną postacią tej historii. Właściwie dr Jekyll pojawia się dosłownie parę razy. O co się stało w tym czasie w popkulturze? Ja oczywiście rozumiem dowolność interpretacji danego dzieła i wykonania go na swoją modłę, ale na miłość boską, tutaj jak pan Jekyll, wysoki, postawny mężczyzna, po wypiciu fiolki z roztworem soli zamienia się w niskiego, garbatego, takiego dosyć szerokiego pana Hyde'a, jak to się ima kurwa mać do Russella Crowe'a, który wstrzykuje sobie coś w rękę i zamienia się w Hulka? No to jest jedno wielkie po prostu nieporozumienie dla mnie i bardzo, bardzo jest mi przykro, że tak fantastyczne opowieści są w tak głupi sposób przedstawiane. No ale nieistotne, bo przechodzimy do kolejnej klasyki. Jest to Wojna Światów H.G. Wellsa, która później oczywiście została przerobiona przez Orsona Wellsa na słuchowisko, kultowe słuchowisko, a później doczekała się oczywiście adaptacji filmowych, w której, ciekawostka, bardzo kiedyś chciał zagrać Michael Jackson i stworzyć adaptację tego i zagrać główną rolę. Twarda wyprawa, ponownie od wydawnictwa Vesper, teraz ta książka jest mocno promowana, także i ja ją promuję, bo warto, bardzo fajnie wydana, a do tego co jakiś czas bardzo fajne ilustracje, które wzbogacają odbiór tego dzieła. W każdym razie polecam. Jakby to jest klasyka, klasykę warto znać. Ja tak przynajmniej uważam od już paru lat, kiedy tą klasykę nadrabiam. Ale to nie koniec książek. Właściwie, no może książek koniec, ale mamy jeszcze inne pozycje. Czyli kolejna paczucha od Egmontu tym razem, moi drodzy. Dostałem dwie pozycje. Jest to Star Wars, Encyklopedia Myśliwców i Innych Pojazdów. I teraz, żeby nie było tak, że Dakar, ty się sprzedajesz, po prostu każdej ma. Nie, to nie do końca tak, że ja wszystko, co ja pokazuję, to dostałem, ale często tak jest i to nie jest tak, że ja mam z tego jakieś profity finansowe. Kurwa mać, no patrz na domofon, o tej porze, no. Wracając do tematu. Ja wam będę szczerze mówił, co ja myślę o danych pozycjach, absolutnie bez tutaj zbędnego smarowania i przyznam, że ta Encyklopedia Myśliwców jest to skok na kasę i nie jest to warte waszych pieniędzy, od razu to mówię wprost. Bardzo mało konkretnych informacji, nie ma się to w ogóle do tego, jak przewodniki kiedyś były wydawane w starych legendach. Niewiele informacji, głównie jakichś ciekawostek na temat maszyn. Wszystko wykonane 3D, wiecie, w sensie nie ma rysunków, tylko zdjęcia albo modele 3D. Nie podoba mi się graficznie ten przewodnik, nie podchodzi mi zupełnie, jest skierowany niestety do młodszego odbiorcy, więc dla mnie jest niejako zbędny. Ale jeżeli, no wiecie, no jakbym miał 14-12 lat, to bym się jarał oczywiście. No jest to już przewodnik kanoniczny, więc możecie się dowiedzieć parę rzeczy o pojazdach, które zobaczycie na przykład w serialu Rebelianci. Więc nie jest to pozycja obowiązkowa, chyba że na prezent dla młodego fana, tak. Ale druga pozycja natomiast jest bardzo fajna. I możecie się zdziwić, że tak mówię, ale tak właściwie jest, bo jest to kolorowanka. Gdzie jest Łuki? Barwna podróż po galaktyce. Oczywiście, ja nie jestem odbiorcą, nie jestem targetem tego, co nie zmienia faktu, że po pierwsze kolorowanki dla dorosłych powróciły w wielkim stylu, a po drugie ta kolorowanka zostaje absolutnie dla mojego syna, bo jest fantastycznie wykonana. Jest masa szczegółowych obrazków, jest masa rzeczy do kolorowania i to jest, uważam, prezent, rzecz do kupienia bardzo fajna, bo ja sobie bardzo cenię takie rzeczy, które rozwijają kreatywność, jednocześnie, no nie wiem, no budując pasję nie tylko z Gwiezdnych Wojen, ale w ogóle. To jest bardzo fajnie, to jest po prostu pięknie wykonane, aż chciałoby się wziąć kredki i po prostu samemu to rysować, ale ja to zostawiam dla swojego potomka, żeby miał co robić, gdy jego ojciec nie będzie miał czasu się nim zajmować, bo będzie leżał gdzieś zapity w rowie. To oczywiście żart. O, mops już jedzie, kurwa. Dobra. Słuchajcie, przechodzimy do kategorii winy. Jakiś czas temu dostałem informację od was, iż ponieważ
w sieci dyskontów chyba Lidl weszła taka nowa oferta, podobno niby na stałe, tego jeszcze do końca nie wiem, z winylami. Jest chyba 6 pozycji, jeżeli mnie pamięć nie myli, 6 czy 7 pozycji winyli, a właściwie składanek różnego typu. Ja zdecydowałem się na składankę, właściwie moja żona, bo ona to wybierała. 1950 lata Discovered, to jest tak właśnie ta ich seria. I mamy tu bardzo fajne składanki. To jest wydanie 3-płytowe, kosztuje 90 zł, więc wychodzi 30 zł za płytę, więc uważam, że jest to cena bardzo przystępna. Mamy tutaj Natakin Cola, Perry Como, którego praktycznie w ogóle nie znam, Doris Day uwielbiam, Rosemary Clooney niestety nie znam, The Platters. To jest absolutnie fantastyczny zespół z takimi przebojami jak Smoke Gets In Your Eyes, Great Pretender, Only You czy Twilight Time. To są fantastyczne utwory i Fats Domino. Niestety jego nie znam, ale już mi się podoba, bo podoba mi się jego ksywa i twarz. Fats Domino, bardzo fajnie. Także polecam, serdecznie polecam. Ja już część tych utworów przesłuchałem. No i fajnie, jest czego posłuchać, także fajnie, że te winyle wchodzą. Dystynkowany winyl! W każdym razie, tak jak obiecywałem, już niebawem pojawi się filmik tylko na kanale, tylko dedykowany winylom. Ale to już później, moi drodzy. A, jeszcze wiecie co? Ponieważ ja obchodziłem swoje urodziny, będąc w Grecji, dostałem prezent od moich towarzyszy podróży. Taki fajny otwieracz do piwa. W ogóle tych otwieraczy tam jest bardzo dużo tego rodzaju. Ja się dziwię, czemu akurat taka forma, ale potem stwierdziłem, że faktycznie jest to wygodne. Nie wiem, coś mi to przypomina w jakiejś formule, a bardzo fajnie leży w ręku. Jakoś tak czuć znajomo, coś takiego. No i fajnie się otwiera czymś takim. Bardzo mi się ten otwieracz podoba, więc następnym razem, jak będziecie w Grecji gdzieś na Krecie, to poszukajcie takich otwieraczy. Fajna sprawa, to jest czyste drewno pomalowane, jakieś te chyba etniczne tutaj są wzory. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Super, dobra. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. W takim razie w tym kochanym vlogasku. Chyba przekroczyliśmy 10 minut. Ach, reklamy, pierdolę. W każdym razie dziękuję. To wszystko na dziś. Kolejne vlogi oczywiście już niebawem się pojawią, bo mam masę rzeczy do pokazania i do powiedzenia oczywiście, bo jesteś sprzedajną dziwką. W każdym razie bardzo dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, mile widziana, chociaż nie, jebać to, nie dawajcie łapki w górę. Po co? Algorytmy YouTube'a i tak są pojebane, nie wiadomo o co chodzi. No czy wiecie, łapki w górę niby wybijają materiał, ale szczerze mówiąc, średnio mi na tym zależy. Jebać to. Robię to dla was, moi kochani, dla moich, no mojej core odbiorców, którzy wiem, że i tak obejrzą. No i gang dzwoneczka, kurwa. Dobra, dziękuję i do zobaczenia niebawem. Papsi.